Kolejny druk. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1164. Pierwsze czytanie. Bardzo proszę pani dyrektor. Komisja Mienia i Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała druk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny, który jest przedmiotem, od którego została udzielona z ceny sprzedaży bonifikata, był położony jest przy ulicy Plonnickiej numer 98 i jest to lokal numer 69. Lokal ten został w roku 2006 sprzedany na rzecz pana Ryszarda Sybuły, który był najemcą tego lokalu w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 90%. Bonifikata ta wyniosła 98 810 zł. Następnie w roku 2007 pan Ryszard Sybuła zbył tą nieruchomość na podstawie umowy darowizny, umowy darowizny na rzecz swojej córki pani Elżbiety Zabiegaj. Z aktu notarialnego jednoznacznie wynika, że jest pan Zabiegaj z córką pana Sybuły, a zatem osobą bliską rozumienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. I pani Elżbieta Zabiegaj w roku 2010 ten lokal mieszkalny zbyła na rzecz osoby trzeciej za kwotę 290 tysięcy złotych i w tym samym roku zbyła go w kwietniu, a w sierpniu 2010 roku nabyła wraz z małżonkiem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną przy ulicy Poziomkowej w Giebultowie za kwotę 550 tysięcy. Na poczet tej ceny pani Elżbieta Zabiegaj, pan Maciej Zabiegaj zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i oczywiście ponieśli całość, wydatkowali całość kosztów uzyskanych ze sprzedaży tego lokalu. Z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że osoba bliska, która dostanie do rodziny lokal sprzedany z bonifikatą, nie rodzi to obowiązku zwrotu tej bonifikaty. Natomiast w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w październiku 2007 roku wprowadzono przepis, który ograniczył możliwość zwolnienia w bonifikatę osoby bliskiej, która zbędzie taki lokal, bo do tej daty była taka możliwość. Osoba bliska mogła zbyć lokal bez żadnych konsekwencji związanych ze zwrotem bonifikaty. Pani Elżbieta Zabiegaj na kanwie wyjaśnień udzielonych w związku z zawezwaniem, z poinformowaniem o obowiązku zwrotu bonifikaty wyjaśniła, że w lokalu mieszkanym przy ulicy Plonnickiej 58. Mieszkała wraz z ojcem przez całe życie. Ojciec, pan Ryszard Sybuła, czyli osoba uprawniona z bonifikaty, ma lat 85, jest emerytem no, bardzo podeszłym wieku i schorowanym, wymagającym opieki. Wyjaśniła również, że w dacie pierwotnego zbycia lokalu przez gminę nie obowiązywało obostrzenie, które by ją obligowało do zwrotu bonifikaty, a nadto wskazała, że za wszystkie środki, które wydatkowała, które uzyskała ze sprzedaży, wydatkowała na nabycie nieruchomości położonej w Giebultowie i do tej nieruchomości przeniosła się wraz z całą rodziną, w tym również z tym ojcem, który z nią mieszkał i całe życie i będzie mieszkał do końca swojego życia. W związku z powyższym niewątpliwie z ustawy pani Elżbieta Zabiegaj nie jest zwolniona z obowiązku zwrotu bonifikacji. Gmina ma roszczenie, że podmiot takiej bonifikaty dowodzić. Niemniej jednak no, istotną okolicznością w tej sprawie są takie aspekty jak to, że w istocie pierwotne nabycie, czyli nabycie
z bonifikatą tej nieruchomości. Nastąpiło w dacie, kiedy ustawowych ograniczeń co do zbycia przez osobę bliską nie było. Ustawa po nowelizacji nie prowadziła żadnych przepisów intertemporalnych. Komisja też o tym rozmawiała, bardzo krócie. Bardzo proszę. No, faktem jest, że niewątpliwie została nabyta nieruchomość mieszkalna, niewątpliwie zostały wydatkowane środki pochodzące ze sprzedaży, a zatem jak został ten cel, na który udzielona została bonifikata, skonsumowany. Efekt osiągnięty w wyniku tego potrójnego obrotu jest w istocie rzeczy taki sam, jakby tutaj wszystkich transakcji dokonał pan Ryszard Cybuła, który z tej bonifikaty nie musiałby zwracać. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pani prawdopodobnie chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę pan radny. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie będę polemizował z tym, że te uchwały, bo będę mówił o trzech uchwałach kolejnych, to znaczy dotyczących dostąpienia wzrotu bonifikaty udzielonej, są uchwałami zgodnymi z prawem i ustawa dopuszcza taką możliwość, żeby Rada zadecydowała o tym, że rezygnujemy z wzrotu tej bonifikaty. Chciałem tylko zwrócić państwa uwagę na to, że my jesteśmy radnymi miasta Krakowa i naszym obowiązkiem, bo taki obowiązek wynika z ustawy, jest dbanie o interes i finanse miasta Krakowa i o interes i finanse mieszkańców Krakowa, którzy nas wybrali. Otóż w przypadku zarówno wszystkich tych trzech lokali, które zostały wykupione na przełomie między 2005 a 2010 roku, miasto je sprzedało za łączną kwotę 49 tysięcy na okrągło. Tam może być paręset złotych po przecinku liczyłem cyfry na okrągło. A sprzedane zostały za łączną kwotę 885 tysięcy. Jak sobie łatwo wyliczyć, blisko 850 tysięcy miasto Kraków i mieszkańcy miasta Krakowa na tych transakcjach stracili, bo gdyby miasto Kraków je sprzedało na wolnym rynku, osiągnęłoby kwotę 885 tysięcy. Dodatkowo pragnę zauważyć, że wszyscy ci, którzy nabyli te lokale z bonifikatą, wyprowadzili się poza gminę miejską Kraków. Żadna z tych osób nie jest mieszkańcem miasta Krakowa. W związku z powyższym ja się zapytuję z tej mównicy, jaki my jako radni miasta Krakowa i jaki interes mieszkańcy miasta Krakowa mają w tym, żebyśmy odstępowali od zwrotu tej bonifikaty. Powtarzam, zgodnie z prawem możemy to zrobić, bo takie uprawnienia daje nam ustawa. Dodam jeszcze, że te 885 tysięcy utraconych wpływów to są wpływy, które byśmy uzyskali ze sprzedaży mienia, które mają wpływ na współczynniki, o których mówił pan skarbnik i mają wpływ na sytuację miasta, które miałyby wpływ na sytuację miasta, która będzie po roku 2014. Pragnę to dać państwu pod zastanowienie, czy my faktycznie chcemy i musimy udzielać odstąpienia od zwrotu bonifikaty w tych trzech przypadkach. Generalnie to odstąpienie nie jest ani w interesie mieszkańców Krakowa, ani w interesie miasta Krakowa, mimo że powtarzam, prawo dopuszcza, żebyśmy od tej bonifikaty odstąpili. I tym się kierowała Komisja Mienia, z tego co ja wiem, i myślę, że taka będzie również argumentacja moich następców, że działamy zgodnie z prawem. Tak, działamy zgodnie z prawem, tyle tylko, że działamy wbrew interesowi miasta i jego mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Bogusław Koźminy, potem pan Stanisław Bracha. Nie pan, pan Bogusław Koźminy, potem Stanisław Bracha. Szanowni państwo, w jakiś czas na tą salę wraca temat sprzedaży mieszkań i bonifikacji udzielane. Ponieważ uczestniczę w tym już od 90 któregoś roku, to jeszcze raz chcę przypomnieć doktrynę, która nam przyświecała po to, żeby to wprowadzać. Otóż ta doktryna zakładała,
Po pierwsze, że musimy działać zgodnie z prawem. To co do tego nie ma wątpliwości. Przez osoby, które tam mieszkają, są zajęte przez te osoby dożywotnie. Jest prawo nabyte, w związku z tym niezależnie od tego, jak bogaty czy biedny mieszka tam osoba, to ta osoba tam mieszka. W związku z tym nie możemy porównywać mało. Nawet jeżeli tam mieszka i chce dalej mieszkać, to będzie mieszkać, jeżeli będzie spełniać warunki uchwałowe i ustawy. Mało. Jeżeli ten lokal się będzie sypał i rypał, to będzie trzeba do niego dokładać. Mało. Z wyliczonej średniej czynszów wynika, że dochody średnie z czynszów są na poziomie 5,10 zł, a koszty przekraczają tą kwotę, co za chwilę zmusi prezydenta do podwyższenia stawki bazowej czynszu, bo tak jest przepis uchwały. W związku z tym nie można porównywać przychodów z mieszkań, tak jakby to były puste mieszkania do sprzedania. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz. My do tych mieszkań w części dokładamy. Przypomnę politykę remontową, która jest chyba na 17 albo 18 milionów. Średnio, no nie może być średnio na mieszkanie, ale są mieszkania, do których dokładamy 12 tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, remontując takie szmaty o takiej instalacji. Są mieszkania, niestety nie możemy tego rozdzielić, bo tak się nie opłaca po prostu dokładać. Lepiej nam sprzedać te mieszkania i nie mieć problemów z dopłatami do niego. Natomiast jeszcze jest inny aspekt. Jest jeszcze aspekt, nazwijmy to taki cywilizacyjny. Otóż przyjęliśmy w tej doktrynie, że bardziej nam się opłaca, żeby mieszkańcy Krakowa mieli własność i tą własnością się zajmowali, o tą własność pilnowali, w tą własność inwestowali. Żeby tą własność nie musiało inwestować miasto, które de facto nie ma żadnych ekonomicznych pożytków z tego, że ma tą własność. Natomiast sprzedając te mieszkania z określoną bonifikatą, ma jakieś przychody, które może inwestować, choćby w to, żeby te osoby, które mieszkania nie mają, te mieszkania w takiej czy innej formie otrzymywały. I to jest jakby wytłumaczenie ogólnie doktryny. Taką mieliśmy doktrynę. Jeżeli ktoś ją chce zmieniać, to musi przywrócić całe te założenia, które były. Ja uważam, że przez te nasze lat ta doktryna się sprawdzi. Trzymam półtorej minuty. I po drugie, w tej konkretnej sprawie, proszę Państwa, to jest tak. Ustawa upoważnia nas do zgody na zwrot bonifikacji. Jeżeli się nie zgodzimy, to co dalej za tym idzie? No, tak naprawdę trzeba odebrać to mieszkanie i mamy osobę, mamy odebrać mieszkanie, ale prawdopodobnie ta osoba już nie ma mieszkania, ktoś nabył w dobrej wierze. W związku z tym co? No, komornik, no jakaś wariacja. Szanowni Państwo, my jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy, a nie od tego, żeby je mnożyć. Stąd ja tę uchwałę postrzegam jako uchwałę, która rozwiązuje problem jakichś tam państwa, uznając, że mimo tego, że popełnili pewną jakby pusterkę, no jakby mieszczą się w granicach szeroko rozumianego interesu społecznego. Natomiast co do doktryny, ja uważam, że doktryna, w której przekazujemy własność mieszkańcom Krakowa, którzy dbają o to, remontują. Państwa, cała sprawa wspólnot mieszkaniowych remontów. Zobaczcie, jak wygląda Kraków teraz, jak wyglądał kiedyś. To wcale nie jest duży udział gminy. To jest przede wszystkim udział tych ludzi, którzy kupili te mieszkania od gminy i je po prostu remontują. Remontują elewacje i tak dalej. Popatrzcie, jak wygląda termomodernizacja Krakowa. 90% termomodernizacji to są inwestycje poza miejscem. Więc my, dając własność tym ludziom, uruchomiliśmy pewną energię, także kapitał tych ludzi. I moim zdaniem bardzo dobrze, żeśmy zrobili. Uważam, że ta doktryna powinna być podtrzymywana, choć przypomnę, że zgodnie z terminem do końca 2014 mija termin jakby bonifikaty. My to prawdopodobnie przesuniemy, bo przypominam, że rok temu zobowiązaliśmy się do tego, że ze względu na różne rzeczy to przesuniemy. Już nie wiedzą, że musimy tę uchwałę dotyczącą sprzedaży mieszkań skorygować ze względu na wyrok Trybunału Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawieszającego tam pewne rzeczy. No tym niemniej przez, jeżeli chcemy doktrynalnie to zmienić, znaczy co do głównego założenia, no to wzruszamy podstawę, na którą funkcjonowało mienie komunalne Krakowa przez te ostatnie kilkanaście lat. I co Krakowowi się opłacało, bo to widać na ulicy, że te rzeczy, które są prywatne, te rzeczy, które kupili mieszkańcy, co, no, chcę powiedzieć, o wiele lepiej wyglądają niż te rzeczy, które ma miasto. Bo ludzie wykładają własne pieniądze, remontują, modernizują i tak dalej. Moim zdaniem powinno to podtrzymać. Stąd pozwolę się nie zgodzić z kolegą przedmówcą i przeprosić Państwa, że lecimy to przygodnie tłumaczyć. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan Stanisław Radko, potem Paweł Ścigaj. Właściwie to już wszystko powiedział, to ja też chciałem powiedzieć pan przewodniczący, bo oczywiście musimy jakby się zanegować wszystko, ale tutaj w tym wypadku w pełni się z tym zgadzam, zresztą od wielu lat to czynimy. Natomiast powiem tylko jedną rzecz. To nie jest winą Kowalskiego czy Kwiatkowskiego, że po prostu sytuacje się zmieniają prawnie, po pierwsze. Przecież tak zakładam teoretycznie, że te osoby, które kupowały z bonifikatą, to nie wiedziały, że za rok się prawo zmieni. A prawo się zmieniło, jakby w tym wypadku na imię korzyść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przepisy prawa mówią, ja sobie mówią, gdzie masz nieruchomość kupić, jeżeli przeznaczysz te pieniądze. Możesz kupić nad morzem, Zakopanem, przepraszam, gdzie? To jest sprawa ustawy, która nie ogranicza takiej możliwości. Czyli ja mogę po prostu kupić mieszkanie z gminą w Krakowie i sobie kupić, przepraszam, Zakopane nieruchomość i ja również będę te pieniądze, nie będę musiał zwracać bonifikaty. W związku z tym to jest sprawa jasna. Ale proszę zważyć, niektórzy ludzie sprytnie tak sobie w papierach to zrobili, prawda, że mają są czyści, a inni po prostu jakby nie przewidując pewnych rzeczy do przodu, zmian ustawowych, czy nawet zmian uchwałowych, nie zrobili tego. Dla mnie, i tutaj chyba pan Fajon jako szef komisji mienia powie, dla nas jest ważne to, że ktoś kupił mieszkanie z bonifikatą, i te pieniądze przeznaczył, nie wiem, czy w pierwszym rzucie, czy powiedzmy w kolejnym, również na zakup nieruchomości. Tak jak chce ustawa i uważamy, że on nie popełnił błędu. A że tak się zdarzało na przykład czasami, że matka była chora, przepraszam, umierająca i przekazała dziecku, bo tak się zdarzyło, gdyby nie przekazała, to nie byłoby zwrotu. A ona przekazała w dobrej wierze. W związku z tym metodologia jest taka. Kupiłem mieszkanie z bonifikatą, ja te pieniądze przeznaczyłem na zakup powiedzmy większego mieszkania, czy domu jakiegoś, przeznaczyłem te pieniądze, więc uważamy, że jest to wszystko logicznie, zgodnie z ustawą. Póki ustawy się nie zmieni, to po prostu jest to właściwe. W moim przekonaniu tak. Oczywiście jest filozofia jeszcze inna, która kwestionuje sprzedaż mieszkania z bonifikatą 90%. Ale to jest już inna filozofia, co powiedział pan przewodniczący. To już jest zmiana dotychczasowego do przepisów uchwał. I można dyskutować, czy należy zmienić, czy nie, ale dopóki te uchwały są obowiązujące, to w moim przekonaniu należy je przestrzegać. Natomiast sąd administracyjny tylko zakwestionował co innego. Nie sprzedaż bonifikatą 90%, tylko zakwestionował sprzedaż z inną bonifikatą, ale on nie zakwestionował woli rady, że mamy takie prawo, tylko że te zapisy tej uchwały jakby jasno precyzują, komu można sprzedać. I tylko tyle. Czyli naszą wolą jest, aby taką uchwałę podjąć i tyle. Natomiast w moim przekonaniu ja głosowałem na Komisji Mienia za, dlatego że uważałem, że z pieniędzy, które ta część, która należy do bonifikaty, zakupiono nieruchomość zgodnie z ustawą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Cigański. Spokojnie, na razie radny. Bardzo proszę, prowadzę sesję. Dziękuję panie przewodniczący. Znaczy, powiem szczerze, szanowni państwo, że ja mam taką opinię podzieloną, bo uzasadnienie tej uchwały jakoś przeszło dokładnie. Znaczy, zgadzam się całkowicie, bo tu pani dyrektor podawała takie kwestie bardziej w związku z tą bonifikatą takie, no, powiedzmy społeczne, że jest to rodzina, gdzie jest starsza osoba 80-letnia. To jest zrozumiałe, jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast, no to jest tak, no, te osoby, znaczy jakby zakupiły to mieszkanie za 10 tysięcy złotych. 10 979 otrzymały bonifikatę 98 tysięcy. Po 4 latach sprzedały to mieszkanie w 2010 roku za 290 tysięcy. Czyli mieszkanie zakupione za 10 tysięcy zostało sprzedane za 290 tysięcy i zdecydowali się wyprowadzić poza Kraków, czyli do Giełdowa Wielkiej Wsi, zakupili dom za 550 tysięcy. Znaczy, jeżeli mamy być sprawiedliwi, no to musimy też wziąć pod uwagę to, że jeden 40 lat próbuje odłożyć na to, żeby kupić sobie mieszkanie, a drugi kupuje za 10 tysięcy i po 4 latach sprzedaje prawie za 300 tysięcy. I to trzeba sobie jasno powiedzieć.
Ja pomijam fakt tutaj oczywiście rodziny, które się, no powiedzmy, pewnie należy i ma jakiegoś pod opieką starszą osobę i tak dalej, ale z jednej strony mamy mieszkanie na wolnym rynku, gdzie ktoś musi odkładać to mieszkanie naście lat, a z drugiej strony mówimy o tym, że sprzedajemy mieszkanie. Jeżeli to było mieszkanie w takim złym stanie, no to chyba nie było warte 290 tysięcy. Poza tym to nie są już dzisiaj, tak jak powiedział radny Andrzej Nawal, mieszkańcy Krakowa, to mieszkańcy wielkiej wsi. No więc, bo też rozważmy no te sprawy, bo to jest trochę też tak, że no, oczywiście tych przypadków nie ma wiele, bo pewnie to są trzy przypadki w ciągu roku, czy cztery. Jestem za tym, żeby jednak już użył na rękę mieszkańcom Krakowa. No ale to jest taki prezent na zasadzie, no nie wiem, no, czy my powinniśmy rzeczywiście odstępować od 98 tysięcy, no bo tak jak mówię, no, 290 tysięcy i różnica, a udzielamy bonifikatę 98. No myślę, że ci Państwo nie są za bardzo stratni, bo nikt nie kazał kupować domu za 550 tysięcy. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo, no, zaproszę Pana Radny. Możemy nie dyskutować już o tym, bo dawaliśmy bonifikatę, już nie będziemy jednym rozróżniać, jednym dawać, to nie. Dawaliśmy, wiedzieliśmy dalej, nie ma co dyskusji przedłużać. Czyli to jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, panie. Ja tylko dam panu skarbnikowi głos i będziemy głosować wniosek o zamknięcie dyskusji. Pan dyrektor. Panie skarbniku, bardzo proszę, dałem panu czas. Bardzo proszę, panie skarbniku. I będę głosował wniosek o zamknięcie dyskusji. Jeszcze pan dyrektor, tak? Panie przewodniczący, szanowny Wysoka Rado Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa. Pozwolę sobie zabrać głos, gdyż sprawa dotyczy finansów miasta, finansów publicznych. Odsyłam tych wszystkich państwa, którzy uważają, że gmina jest od tego, żeby rozdawać prezenty, do artykułu w Gazecie Prawnej z dnia wczorajszego. Artykuł ten brzmi, za wcześniejszą wyprowadzkę młodzi będą musieli zapłacić. Resort budownictwa już nie chce zwiększyć mobilności beneficjentów rządowej pomocy w nabyciu pierwszego mieszkania, jeśli je sprzedadzą przed upływem 5 lat. Czeka ich zwrot części dopłaty. Otóż, drodzy Państwo, tu jest jasno pokazany mechanizm tworzenia szarej strefy, wynikającej z faktu wcześniejszego, niż zobowiązuje do tego ustawa, a rozumiem w naszym przypadku uchwała Wysokiej Rady, od której teraz chcemy odstąpić. Przecież nikt by nie dyskutował, gdyby sprzedaży dokonano po 5 latach. Nikt by nie dyskutował, bonifikata byłaby skonsumowana, a ten nabywca robiłby co by chciał z tym mieszkaniem kupionym za 10 tysięcy. Problem dotyczy przed upływem 5 lat. Tu jest jasno pokazany mechanizm tworzenia się szarej strefy. Odsyłam Państwa do niego. Być może wspólnie nasza wiedza ulegnie zwiększeniu. Resort wycofuje się z tego, co kiedyś zakładał, że będzie mógł ktoś po 5 latach sobie wyjechać. Teraz, jeśli skróci ten okres mniej niż 5 lat, to będzie tą bonifikatę. Rodzina na swoim, obecnie mieszkanie dla młodych, będzie musiał zwrócić tą pomoc. A zatem, drodzy Państwo, albo myślimy o tym w kategoriach finansów publicznych i mieszkańców, o co apelował Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej, albo po prostu rozdajmy te pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Skarbnikowi, Pani Dyrektor, sprostowanie i będziemy głosować wniosek o zamknięcie dyskusji. Tylko takie krótkie ustosunkowanie się do tego zestawienia, które Pan Radny Nawal na poruszenie powiedział, że to jest kwota 800 tysięcy ceny rynkowej. Otóż proszę Państwa, więc po pierwsze chcę Państwu jakby uświadomić rzecz, może która umyka uwagę, że gdyby ten lokal był tylko objęty najmem, to on nigdy w życiu nie mógł być przeznaczony do zbycia na wolnym rynku, więc ten lokal, dokąd mieszkała jedna rodzina, nie mógł być przedmiotem sprzedaży.
Ponadto my żądamy zwrotu kwalifikaty zwaloryzowanej, a nie ceny rynkowej uzyskanej na rynku. Więc jak tu szybko podliczyłam te trzy sprawy, to by było około 400 tysięcy przy zwaloryzowanej kwalifikacie, a nie 800. Także w tym zakresie. Dziękujemy bardzo. To powinno latać i tak ci ludzie mogą zrobić te mieszkania. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękujemy. Przystępujemy do głosowania. Padł wniosek o przerwanie dyskusji. Kto z pani, pan radnik jest za wnioskiem pana Jerzego Sonika o przerwanie dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 17 osób za. 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada... To nie jest tak. 22 jest kworum na sali. Stwierdzam, że Rada... Stwierdzam, że jest tyle osób na sali, mam prawo. A więc Rada przerwała dyskusję. I jest. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu miasta Krakowa poziom terminu wprowadzania autopoprawy na 19 marca 2013 godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 21 marca 2013 roku.